Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Ostatnio zakończyliśmy w sumie z długim odcinkiem, bo chyba 38 minut z tego co pamiętam. Więc tak, no mamy definitywnie jeszcze co robić tutaj. Idziemy na czwarte piętro i zobaczymy, co dokładnie musimy zrobić z Jessim. Czy Jesse przypadkiem teraz nie poszedł przypadkiem do sklepu? Nie ma sensu pukać, wiem, że go tam nie ma. Dobra, to otwórz. Drzwi są zamknięte, czyli może nasza przyjaciółka będzie mogła to otworzyć. Teraz, kiedy go nie ma, możemy wejść do środka. Tak, do dzieła. Zamknę oczy, a ty zajmij się zamkiem, Mitzi. Okej, ale bez podglądania. Nigdy w życiu. Teraz naprawdę niż moje uczucia. Tak. Teraz proszę zamknąć. Już, zrobione. Wbijamy. Jezu, czy to... Spokojnie, panie. To tylko maski halloweenowe. O, dobrze. To naprawdę dobrze. Poprzysięgam, jeśli jeszcze raz zobaczę cholerną, odciętą głowę. Maski halloweenowe. Weź maskę gejową, diabła czy klauna. Jakie tam są jeszcze? Nie mogę... mogę anulować. Maska klauna to jest chyba ta. Maska diabła. Strasznie mi się spociła nosząc ją. Jest takie pojęcie jak za dużo gumy. Klauna. Potwornie nienawidzę klaunów, wolałbym w ogóle nie dotykać tej maski. Maska hokejowa. No po co dają nam w ogóle wybór? Głupie to. Rośliny. Żadna z nich nie wygląda na nielegalną. Pewnie po prostu lubi rośliny. Dość ogromna. Głośnik. Ten głośnik jest ogromny i jest podłączony do komputera Jessiego. Kiedy puszczę muzykę, ściany na pewno drżą. Komputer Jessiego. Okno. Przez otwarte okno słychać nocny ruch uliczny. Gniazdko. Jest to podłączony komputer Jessiego. Gdybyśmy tylko miały dostęp do działającego gniazdka. Badaj. To komputer Jessiego. Czy on jest tym niesławnym źródłem hałasu? Włącz. Nie działa. Wygląda na to, że ktoś odciął zasilanie. No ciekawe kto. Nie zadziała. Nie ma zasilania. Ale ja mam pomysł. Tylko nie wiem, czy to się uda. No właśnie. Więc, kto ma okno po tej stronie budynku? Joe Davis mieszka piętro niżej. Chyba mogłybyśmy sprawdzić mieszkanie pod Joe'em. Mam tylko nadzieję, że kabel jest dość długi. Sprawdźmy, dobrze? Wydaje mi się, że w tym mieszkaniu z tą dziurą. Nie u Jessiego, tylko na tym pierwszym piętrze. Drugie mieszkanie bodajże. Myślę, że damy radę. Otwórz. Bo tam nawet gniazdko było teoretycznie. No właśnie, jest. Podłącz. Teraz powinno działać. Szkoda, że nas gra nie przeniosło po prostu już do góry. Mieszkanie 8. Otwórz. W porządku, powinniśmy teraz móc użyć tego komputera. Daj mi pani 5 minut, pani jej? Jasne, czemu nie? Popilnuję drzwi.
To nie on. Plagby to. No to się robi problematycznie. Czy my już ściągnęliśmy ogólnie ten przedłużacz, czy nie? Zobaczymy, czy gra to przewidziała. Bo jak zostawili po prostu ten przedłużacz połączony, to parsknę śmiechem. Po prostu parsknę śmiechem, jak tam będzie. Gniazdko. Teraz, kiedy podpiłyśmy tu komputer Jessego, powinniśmy móc go użyć. No już użyliśmy go. Już go użyliśmy. No dobra, czyli w tej chwili teoretycznie też możemy... Możemy już w tej chwili... ogarnąć... Ogarnąć suknię. Klatka schodowa. Tylko gdzie my mamy tego użyć? Do drzwi? Odwieź. Ja powinnam wrócić do tego manekina krawieckiego, żeby ją odwiesić. Aha! No to w ten sposób teraz, okej. Okej, rozumiem. Czyli w teorii naprawdę nie wiem, po co my ją braliśmy. Chyba tylko po to, żeby ją do węgla wsadzić, nic więcej. Dobra, użyjmy nożyczek. To tu. Musimy wprowadzić kilka poprawek. No, oto suknia godna kociej wdowy. Czemu po prostu pani nie przyzna, że jest na panią za mała? Ha, ha, ha. Pieprzone ha. Czemu się po prostu nie przymkniesz? Ktokolwiek nosił tą suknię, pewnie nie jadł od lat. Ciężko byłoby wcisnąć w nią szkielet. O to chodziło. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Doskonale. Opowie mi pani teraz o kociej wdowie? Tak, czas na opowieść, Mitzi. Legenda głosi, że był sobie kiedyś zły człowiek, który nienawidził kotów. Nienawidził też swoich sąsiadów i swojej pracy, a kiedy padało, przeklinał i rozbijał przedmioty. Nienawidził swojej łysej głowy i swojego brzydkiego ciała. Prawdopodobnie najbardziej nienawidził siebie, ale nigdy by się do tego nie przyznał. Chyba wiem, do czego to zmierza. Pewnego dnia, z czystej nienawiści do całego świata i wszystkiego, co żywe, złapał rodzinę kotów i utopił je wszystkie w rzece. Tego dnia słońce poczerniało, a wszystkie ptaki umilkły, kiedy sześcioro kociąt walczyło o życie. Ale uwięzione w mocnej, płóciennej torbie, nie miały żadnych szans. Wszystkie tego dnia umarły. Wszystkie. Poza jedną. Kotka w desperackiej walce o wolność dzięki czystemu szczęściu rozdarła torbę i dopłynęła do brzegu. Traciła tego dnia wszystkie, jej piękne dzieci i dumnego męża. Jej serce rozpadło się na kawałki, kiedy patrzyła, jak prąd rzeki porywa ich bezwładne ciała. Biegnąc, podążała za nimi całymi dniami, tak długo, jak była w stanie. W końcu straciła ich z oczu. Przez pewien czas stała nad brzegiem rzeki. Świat przestał się dla niej kręcić. Jej ślepe oczy wypełniła pustka. Aż pewnego dnia powoli zsunęła się z nabrzeża do zimnej, ciemnej wody. Poddała się temu. Pozwoliła rzece zabrać też siebie, przykryć jej pyszczek, jej uszy, jej oczy.
Ale kiedy woda wypełniła jej płuca, a ona zaczęła zapadać się w ciemność, nowe dziwne uczucie wybuchło w jej myśle, niczym kula ognia. Gniew, nawet furia. Jej ostatnim pragnieniem przed śmiercią była zemsta. Krew. I tak powróciła, odrodzona i odmieniona, kocia wdowa. Przywdziana w czerń, mistrzyni kotów. Wiele młodej kobiety, ale z oczami kota, z twarzą białą, przegniłą twarz topielicy. Ci, którzy ją widzieli, rzadko żyli dość długo, żeby o tym opowiedzieć. Zemści się na każdym, kto zabijał lub torturował koty. Ale był ktoś, kogo z kim musiała się spotkać najpierw. Ktoś wyjątkowy, ktoś, kogo nienawidziła najbardziej na świecie. Kiedy nadszedł wieczór, w jego mieszkaniu było dziwnie cicho. Jako, że mieszkał sam, zazwyczaj lubił wypełniać ciszę dźwiękiem radiowych audycji czy programów telewizyjnych. Ale tej nocy wyłączył to wszystko, czując się niespokojny i zmęczony po pracy. Próbował zasnąć, ale nie mógł. I tym razem nie było nikogo, kogo mógłby o to obwiniać. Kiedy patrzył przez okno, wciąż myślał o tym, jak bardzo nienawidzi tego widoku. Kiedyś go lubił, dawno temu, kiedy jego żona była przy nim i było im razem dobrze. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Jakaś jego część była zadowolona, bo to oznaczało, że będzie mógł wyżyć się na tym, kto przy tym przeszkadzać. Nikogo tu nie ma. Prawie jestem rozczarowana. Ale zanim się odwrócił, by odejść, nagle zobaczył coś w korytarzu. Na pobliskiej ścianie rozciągał się cień olbrzymiego kota. Zauważył cień zakapturzonej postaci stojącej naprzeciwko. Zwłoki wypatroszonego kota wisiały na kaloryferze. Nie, no tego to nie. Na pobliskiej ścianie rozciągał się cień olbrzymiego kota, czy zauważył cień zakapturzonej postaci? Dobra, cień zakapturzonej postaci. Znów się zatrzymał. Nie mógł uwierzyć swoim oczom. Ktoś napisał na jego drzwiach morderca kotów. Na siodełku jego roweru leżała kocia czaszka. Ktoś napisał na jego drzwiach dupek. Ktoś napisał na jego drzwiach morderca kotów. Jego pasją były pociągi, chociaż nienawidził być motorniczym, zawsze lubił obserwować, jak się poruszają. Ale teraz jego kolejka elektryczna poruszała się sama. Był całkowicie pewny, że zostawił ją wyłączoną. Jednak była tam, jeżdżąc na pełnych obrotach bez pilota. Coś było naprawdę nie w porządku. I to coś weszło teraz do jego domu. Miał nadzieję, że to tylko sobie wyobraża. Zmęczony. Ale kolejna niespodzianka czekała na niego w sypialni. Olbrzymi, ociekający krwią kot zombie siedział na jego łóżku. Kocia wdowa tu jest. Było wypisane na całej ścianie. Nie, kocia wdowa tu jest. Było wypisane na całej ścianie. Jak we śnie,
poszedł do kuchni się napić. Naprawdę zresztą postanowił zadzwonić na policję. Nie, jakbyście poszedł do kuchni się napić. Nie było wody. Wiedział, że w piwnicy są zawory, które je odcinają, ale nikt nie schodził tam od lat. Zrobiło mu się niedobrze. Nic z tego nie miało sensu. A jednak w głębi serca wiedział, że wyrządził kotom krzywdę. Jakaś jego część prawie chciała być ukarana. Część, którą tak bardzo starał się ukryć. Wydawało mu się, że usłyszał coś w korytarzu. Czy ktoś był tam z nim? Kręciło mu się w głowie. Czuł się uwięziony, złapany w pułapkę jak zwierzę. Musiał się stamtąd wydostać. Naprawdę wystraszony postanowił zadzwonić na policję. Jego telefon był do niczego. Karta SIM została usunięta, a było to nawet najgorsza rzecz. Nie była to nawet najgorsza rzecz. Tylko wygaszacz ustawione było zdjęcie czarnego kota. Pamiętał tego kota. Obserwował, jak dziwny chycel zamknął go w klatce i wrzucił do swojego vana. Obserwował to przez chwilę, przez okno, po czym zaciągnął zasłony i poszedł do łóżka. Zatrzymał się sparaliżowany. Usłyszał coś tuż przed sobą. Szept lub bardziej mruknięcie. Była tam. W ciemnym kącie jego salonu. Czekała. Czarna woalka przykrywała jej bladą, trupią twarz. Jednak on czuł, że oczy kociej wdowy przeszywają go. Chociaż wdowa wycelowała shotgun w jego piersi, wypaliła. Podeszła bliżej jak duch i szybko zrzuciła welon. Wróciła po niego. Żeby zabrać go do rzeki, żeby zapłacił za to, co zrobił. Kiedy spojrzał w jej oczy, poczuł, że świat kręci się wokół niego, jego kolana zmiękły, jego spodnie nagle zawilgotniały wokół krocza. Jakkolwiek nienawidził życia, nie chciał też umierać. Głęboko w środku był tylko wielkim, cuchnącym tchórzem. Wtedy zemdlał. Widziałaś jego minę? Wiedziałam, że się na to nabierze. Tak jest, popuścił ze strachu. To się nazywa praca zespołowa. Jest pani pewna, że nie domyśli się, że to pani? Och, pewnie się domyśli, kiedy będzie miał chwilę, żeby się zastanowić nad tym, co się stało. Ale jest zbyt dumny, żeby się przyznać, że pokonała go kobieta. Znam go wystarczająco dobrze, żeby to wiedzieć. Mam taką nadzieję. Nie chcę, żeby miała pani przeze mnie kłopoty. Nie, to było coś, co musiałem zrobić dla siebie. I czuję się z tym dużo lepiej. Jedyny problem jest taki, że wciąż nie znalazłyśmy oka Adama, bo to z całą pewnością nie był Brian. Szukałam jego laptop i jedynie co znalazłam to mnóstwo porno. Wykreślamy go z listy. No dobra. Wszystkie w sumie mieszkania mamy obszukane i w jedynym, jakim jeszcze nie byliśmy, chociaż jest wykreślony, to lot 5, czyli mieszkanie 5. No, to by znaczyło, że sprawdziłyśmy wszystkich. Trafiliśmy na mur. Może się pomyliłam. Może wcale tu nie mieszka. Myślę, że musimy się z tym przespać. Może rano przyjdą nam do głowy jakieś nowe pomysły. Wracamy do domu?
Tak, jestem zmęczona. Ma pani rację. Musimy się przespać. Naprawdę chciałabym, żeby w tym budynku była winda. Co to? Liścik? Co jest tam napisane, pani A? Nie uwierzysz. Spotkajmy się o północy. Wy obie, będę czekał. Mieszkanie piąte. Drzwi będą otwarte. Nie bójcie się. Oko Adama. Mieszkanie piąte. To ten staruszek. Niemożliwe. To nie może być on. Chyba same się przekonamy. O północy. Zostało nam tego czasu kilka godzin. Napijmy się kawy. Czyli jest tak, jak mówiłem. Jedyne mieszkanie to mieszkanie piąte. Albo ta ściana. Tylko ty i ja, moja kochana. Nikt nas tu nie znajdzie. Przestań się martwić, Ivy. Wszystko będzie dobrze. Zawsze będę cię kochał, wiesz o tym. Pomogę ci wyzdrowieć. Ja pierdolę. Rozdział 7. Nie karm trola. Czyżby się dowiemy, czy trafiliśmy wtedy? Akwarium. Nie podoba mi się ta woda. W akwarium nie ma nawet jednej ryby. Niech pani spojrzy na te drzwi. Pieprzony sukinsynu. To nas nie powstrzyma. Chyba ktoś jest w środku. W kuchni, przepraszam. Pan jest... Pan to Adam? Ja? Nie, oczywiście, że nie. Nie mam nic wspólnego z całą tą głupotą. Nigdy nie miałem. To mój syn. Powtarzałem mu wiele razy, ale nigdy nie słucha. Robiłem co w mojej mocy, żeby chronić tego chłopca. Jest wszystkim, co mi pozostało po śmierci jego mamy. Ale to nie wystarczyło. Więc gdzie on jest? Gdzie jest oko Adama? Jest w swoim pokoju. Gdzie indziej miałby być? Zawsze jest w swoim pokoju. Gapi się w ten ekran tak długo, jak tylko może. Słuchajcie, podjąłem decyzję co do tego. Chcę wam pomóc. Ten bałagan, którego narobił, to zaszło za daleko. Ja nie mogę być częścią tego.
O czym pan mówi? Nie rozumiecie. On nas obserwuje. W tej chwili widzi nas przez swoją kamerę. Jest pod tym względem bardzo bystry. Nigdy tego nie opanowałem. Chyba tylko tyle, ile potrzebowałem, ale niezbyt dużo. Dać nam klucz do jego pokoju. Chcę z nim porozmawiać. Słuchajcie, to jest pułapka. Wie, czemu tu jesteście i zabije was. Obie. Ale nie zabije mnie. Nie ośmieli się. Przez wszystkie te lata troszczyłem się o niego dobrze. Zawdzięcza mi wszystko. To, co teraz robię, łamie mi serce. Ale jaki mam wybór? Zostawił mi to. Miałem zachować to dla siebie. Ale chcę, żebyście to zabrały. Nie ośmieli się zabić własnego ojca. A ja nie pozwolę, żeby dwie niewinne osoby przez niego zginęły. Co to jest? Po prostu weźcie to cholerstwo. Nie mam dużo czasu. I słyszałyście? On nas obserwuje. Co to jest? Coś pudełko. Co to, pani jej? To pudełko po butach. Zabierzcie to. Pozbądźcie się go. Musi zobaczyć, że już go nie mam. Otworzymy je? Zbadaj. Cukrowe pudełko na buty. Maska gazowa. Mitzi, musimy się stąd wynosić szybko. To maska gazowa. Zamierza nas otruć. O fuck, a jednak chcę otruć ojca. Za późno. Kurwa. Nie! Przestań, Adam! Zamierzasz zamordować swojego ojca? Nigdy nie damy rady dotrzeć do drzwi. Ten pokój wypełnił się gazem zbyt szybko. Proszę założyć maskę, pani jej. Co z tobą? Nie mogę. Musi pani, to pani jedyna szansa. Ja nie pozwolę ci umrzeć, nie w ten sposób. To przeze mnie tu pani jest. I tak umieram. A pani? Musi pani żyć, pani jej. Żyć i znów być szczęśliwą. Jest pani. Była pani świetną przyjaciółką, pani jej. Załóż maskę, oddaj maskę. Oddajemy maskę Mitzi, bo my teoretycznie jeszcze możemy się wskrzesić. Nie. Jesteś z kimś umówiona, a ja zadbam o to, żeby przyszedł na to spotkanie. Nie mogę. Nie ma czasu na kłótnie. Nic mi nie będzie. Teraz. Zrób to. Mitzi. Pomyśl o jakimś warzywie, kiedy mnie nie będzie. Kochani, ja się tutaj z wami pożegnam. Chyba pożegnam. Jeżeli zostanie tam z 15 minut odcinka, to połączę to w jedność. Jeżeli nie, to po prostu zobaczycie drugi odcinek. Tak więc w tym odcinku się nie żegnam, w następnym się nie witam. Nie wiem, ile jeszcze zostało gry, ale myślę, że już mało. Tak więc do zobaczenia w następnym albo za chwilę.